mniejszych stron liturgii eucharystii w związku z krzyżem, z ofiarą Chrystusa, by mogło też być wsparte tekstem modlitwy. Przypominam bardzo starej modlitwy, pierwsza modlitwa eucharystyczna, która pochodzi z IV wieku, od VI wieku zdominowała liturgię w Kościele Zachodnim, potem przez 10 wieków jako praktycznie jedyna była używana w naszym regionie kulturowym, a i do dzisiaj często bywa tekstem liturgicznym na mszy świętej. Dlaczego sięganie do tradycji, którą się przekazuje, tradycją, dlaczego jest takie ważne? W dużej mierze odpowiedziała nam to dzisiaj Ewangelia. Na pewno ten tekst ewangeliczny ma wiele różnych znaczeń, ale ma też i takie znaczenie, że skarb chrześcijaństwa trochę przypomina sytuację oddawania kapitału do banku. Tak się kończyła ta przypowieść. Oddanie kapitału do banku. Tym kapitałem są skarby wiary. Właśnie dziedzictwo. Dziedzictwo, czy z łacińska tradycją. A więc to, co zostawił Pan Jezus, co zostawił jako stołowiec, co Kościół w łańcuchu rąk przekazuje z pokolenia na pokolenie, to jest kapitał. Jeśli pełnimy dobre dzieła, dzieła ewangelizacyjne, dzieła charytatywne, spełniamy rolę źródła dobrych dzieł w świecie, to dlatego, że żyjemy z tego kapitału. Łatwo o tym zapomnieć, ponieważ kapitał skarbów wiary nie jest widoczny jak dzieła. Często możemy spotkać się z taką postawą w świecie, a to te prawdy wiary, te dogmaty, te sakramenty, teksty biblijne, to tak byśmy w namiot, ważne byśmy czynili dobro. To zaczyna być wtedy podobne do życia z kapitału, wydawania pieniędzy z kapitału. Jak to się skończy? To się w każdym razie szybko skończy, bo kapitał się wyczerpie. Życie chrześcijańskie jest podobne do czerpania procentu czy zysku z kapitału, którego nie można uszczuplić. Oddałbyś pieniądze do banku, a ja po moim powrocie odebrałbym je z zyskiem. Tak, jednym z tych skarbów, najważniejszym spośród tych skarbów, najpiękniejszą perłą drogocenną jest prawda o zbawieniu przez krzyż. O zbawieniu przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Prawda, która towarzyszy nam w Piśmie Świętym od Księgi Rodzaju, Księgi Apokalipsy. Prawda, która w kulcie chrześcijańskim towarzyszy nam w każdej mszy świętej, w każdej Eucharystii. Odkrywaliśmy to już wczoraj, kiedy przyglądaliśmy się tej części pierwszej modlitwy eucharystycznej, gdzie była mowa, owszem, o ofierze Bożego-Ojcze, my z otrzymanych od Ciebie darów składamy Ci ofiarę, składamy, ale tylko dlatego, że Ty nam ją dałeś, składamy ofiarę czystą, świętą i doskonałą. I ważne jest, to o czym się pamięta częściej, że jest to ofiara, jest to dary, ofiara doskonała, ale równie ważne to, o czym się pamięta trochę rzadziej, że w mszy świętej mamy nie tylko do czynienia z ofiarą, ale także z arcykapłanem. I odkrywaliśmy te odsłony. Arcykapłan, który, żeby go zrozumieć, jego dzieło, trzeba wczuć się w sytuację Abba, trzeba wczuć się w sytuację Abrahama, trzeba wczuć się w sytuację Melchizedeka. Przyjmij łaskawie tę ofiarę, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla, ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą ci złożył najwyższy twój kapłan Melchizedek. I pamiętamy, że Kościół, pierwszy Kościół, ten najbardziej pierwszy, ten z pierwszego wieku, tu widział spełnienie proroctwa Malachiasza, wschodu słońca do jego zachodu, wśród wszystkich narodów, będzie składana mojemu imieniu ofiara czysta jako zapowiedź ofiary
Dzisiaj krok dalszy. Dzisiaj zobaczymy, jak w tej pierwszej modlitwie eucharystycznej, która przez ponad 1500 lat modelowała, najpierw wyrażała, a potem też modelowała przeżycia chrześcijan na liturgii, jak wyraża się ten wątek, o którym dzisiaj więcej słyszeliśmy, mianowicie świadomość, że to, co czynimy tu, na naszym ziemskim parterze, odzwierciedla to, co się dzieje tam, w niebieskim pierwszym piętrze, tam nad sufitem. Tam coś się dzieje, a my tutaj odzwierciedlamy. Tu mamy echo liturgii niebieskiej. Księdze Apokalipsy, pamiętamy to z tych dzisiejszych wykresów, w Księdze Apokalipsy, w rozdziale 4 zaczyna się wizja. Wizja Jana. Oto ujrzałem drzwi otwarte w niebie. Kiedy otworzyły się drzwi w niebie, ta wizja jest znowu tak bogata, że oczywiście tylko po jeden, drugi, trzeci element sięgniemy. Ale między innymi widzi tam Jan apostoł tron, zasiadający na tronie, ewidentnie Bóg, ten, który w księdze Izajasza jest przedstawiony jako zasiadający na tronie, nawet u Izajasza. To jest władca, którego tren, czyli taki długi kraniec szaty, tren jego szaty sięga do świątyni. Nawet u Izajasza jest łączność zasiadającym na tronie tam z tym, co się dzieje w świątyni tu. A więc ujrzałem zasiadającego na tronie, a dookoła tronu 24 trony, a na nich 24 siedzących starców odzianych w białe szaty. Ci starcy, tak to się tłumaczy w Księdze Apokalipsy, to presbiteroi. Presbiteros. No pewnie, że presbiteros znaczy też po prostu starszy. Tak. Ale rzecz ciekawa, że w innych miejscach Nowego Testamentu, to częściej spotkamy się z tłumaczeniem prezbiterzy. Bo prezbiteros znaczy nie tylko starszy wiekiem, ale też starszy w społeczności. Tak? Apostołowie i starsi napisani do braci. Nie chodzi o starszych, którzy przekroczyli pewien wiek, tylko apostołowie i prezbiterzy napisali do braci. A więc ci, którzy tam tej liturgii niebieskiej zasiadają, to 24 prezbiterów. Prezbiterów kościoła odzianych w białe szaty. Tu zwrócimy uwagę na to, że w pierwszej modlitwie eucharystycznej na początku, jeszcze przed modlitwą konsekracji, jest taki fragment, w którym modlimy się. Zjednoczeni z całym Kościołem ze czcią wspominamy. Najpierw, tak jako zupełnie osobną kategorię, wspomina się najpierw, jest najpierw pełną chwały Maryję, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Potem, to prawdę mówiąc, jest dodatek papieża Jana 23, także świętego Józefa, to jest osobna kategoria. A potem wymienia się Twoich świętych apostołów i męczenników. I pełna lista brzmi tak. Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawłę, Kosmę i Damiana. No, na pewno nie nadążyliśmy liczyć, kiedy tak szybko czytałem, ale ja policzyłem. Jest ich 24. To jest 24 prezbiterów. 24 w tym tłumaczeniu, które mamy najczęściej używanym współczesnym, 24 starców, 24 prezbiterów zasiadających na 24 tronach. Pamiętamy Ewangelię Łukasza. Dał nam zasiąść na tronach, abyście sądzili 12 pokoleń Izraela, zwycięzcy, dał zasiąść ze mną na tronie, jak i mnie dał zasiąść na tronie ojciec. 24 starców.
z liturgią niebiańską. Tu oczywiście pamiętamy, że zresztą wspominamy, to jak słyszeliśmy dzisiaj, to nie jest oglądanie starego filmu. Wspominamy, to jest uświadomienie sobie, że w pamięci Boga to jest jedność, że w pamięci Boga to jest jedna chwila i że to jest jedna liturgia. Idziemy w naszej lekturze Księgi Apokalipsy dalej i czytamy o takim oto niezwykłym wydarzeniu. W rozdziale 8 przyszedł anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar. To jest to, co dzisiaj nazywamy kadzielnicą. Złote naczynie na żar, to łańcuszki dzisiaj. Przyszedł anioł, mający tą kadzielnicę, złote naczynie na żar i dano mu wiele kadzideł, aby złożył je w ofierze. To się wszystko dzieje gdzie? Tam w niebie, to tam. Mówi, ja ujrzałem drzwi otwarte, to tam. Ujrzałem 24 prezbiterów, to tam. Ujrzałem tego anioła, który ma w ręku kadzielnicę. Dano mu wiele kadzideł, aby złożył w ofierze. Ewidentnie ten anioł będzie przed tronem Boga sprawiać, żeby ten dym z kadzidła wznosił się już bezpośrednio przed oblicze Boże, ale skąd ten anioł będzie miał materiał do tej kadzielnicy? Żarma. Żarma, tak. Znaczy nie jest żarem mu dano. A skąd będą ziarenka wrzucane do tego kadzidła, z których będzie się wznosić ten dym? Księga Apokalipsa, rozdział 8, werset 3. Dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych. I wzniósł się dym kadzideł jako modlitwy świętych z ręki anioła przed Bogiem. Ten anioł zbiera modlitwy świętych, które są narzucane do jego kadzidła, i z jego ręki wznosi się dym. Co to może znaczyć w języku Nowego Testamentu święty? To już u świętego Pawła spotykamy. Bracia święci, to znaczy chrześcijanie, ci, którzy są uświęceni łaską uświęcającą. Uświęca wolą Bożą, jest wasze uświęcenie. Starajcie się, bracia, o uświęcenie. W tym sensie święci, zgromadzenie świętych, to w języku Nowego Testamentu ci, którzy aktualnie żyją na ziemi, są chrzczeni, są w kościele, są nazywani świętymi. Czasami oczywiście ta nazwa jest na wyrost, ale ta nazwa zaprasza, by się świętym stawać. Starajcie się o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Boga. Anioł, który zbiera modlitwy święty i przekazuje je piętro wyżej, pamiętamy z dnia wczorajszego pewien tekst, którego wczoraj inny aspekt rozpatrywaliśmy, a dzisiaj rozpatrujemy tam, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę naszą na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu tego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Kiedy Jan wpatruje się przez otwarte drzwi w niebie, to się zaczęło od czwartego rozdziału, widzi więc tam wokół Boga. Jakby dwór niemiecki. Niemiecki dwór. Widzi tam właśnie tych prezbiterów kościoła. Widzi aniołów, z których przynajmniej jeden zbiera modlitwy świętych, żeby odesłać je do góry. I widzi jeszcze oczywiście wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć z każdego narodu, wszystkich pokoleń, ludów i języków stojących przed tronem i przed barankiem, odziani są w białe szaty. W pierwszej modlitwie eucharystycznej, to już po modlitwie konsekracyjnej, jest taka część. Również nam, grzesznym sługom Twoim, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie. To nas oczekamy, czyli komunia. To jest udział we wspólnocie. Z kim? Z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami. I tu
święci i święte, no tak bardziej kościoła rzymskiego, bo to jest kanon rzymski, no, bardziej rzymska, więc na przykład Perpetua i Felicita, a nie jakieś święte z Syrii, z Mezopotamii, czy z Egiptu. Felicita i Perpetua, Agata, Lucja, Agnieszka, Cecylia, Anastazja i wszyscy twoi święci. Ważne, że ich się wymieniło po imieniu. To nie jest anonimowe, to nie jest masa. Tak. To jest tłum, ale nie anonimowy. My nie mogliśmy ich policzyć, ale Bóg może, którego nikt nie mógł policzyć z każdego narodu, wszystkich pokoleń, ludów i języków. Te trzy kategorie mieszkańców nieba, którzy tam uczestniczą w liturgii niebiańskiej, wyśpiewują też bardzo specjalny hymn. On jest w Apokalipsie, on jest zatraknięty z księgi Izajasza. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. My ten hymn znamy. My ten hymn śpiewamy w każdej mszy świętej, w każdej. Nie ma mszy świętej bez tego hymnu. I w prefacji, dzisiaj na przykład, prawie zawsze, prawie identycznymi słowami. Tak się będzie kończyć prefacja i my, zjednoczeni z aniołami, to są serafimi, zjednoczeni z aniołami, czasami się mówi z aniołami świętymi, zjednoczeni z aniołami, śpiewającymi Twą chwałę, zanosimy radosny hymn dziękczynienia i uwielbienia. To nie jest jakikolwiek hymn. To jest hymn, który znamy z Pisma Świętego, z Izajasza. Tam śpiewają serafimi, z Apokalipsy, tam śpiewają też wszyscy mieszkańcy nieba, hymn święty, święty, święty. Intuicja jest taka, że kiedy my śpiewamy święty, 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 to wydaje nam się, że ktoś nam to zaintonował, że kantor zaintonuje, nam się wydaje, że to zaintonował, a faktycznie, co się dzieje? My się włączamy w ten hymn, który już wcześniej nam brzmiał. On zawsze nam brzmiał. My się włączamy. Razem z chórami aniołów i świętych, jednym głosem śpiewając, to jest to, co jest też w psalmie, to było dzisiaj cytowane, wobec aniołów zaśpiewam Pan. Kiedy idziemy dalej w Księdze Apokalipsy i właśnie te różne części w różnych proporcjach tam dostrzegają różni pobożni ludzie czytający Ewangelię, które to części są bardziej pokutne, a które są bardziej nadsłuchujące Słowa Bożego, ale tak czy inaczej wszyscy jedni i drudzy dochodzą do miejsca, w którym się mówi błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę godów Baranka. Co to są gody? To jest takie trochę dziwne słowo, dzisiaj mało używane właściwie poza kontekstem biblijnym, raczej nie jest używane. A co znaczy gody? Myślę, że gody to uczta godów, to jest wesele. Gody to są zaśpiewane. Kiedy się godzą. Nie godzą, bo się pokłócili, tylko godzą się w sensie ślubu. Godzą się na życie ze sobą na stałe. Gody. Kiedy się zgodzili. Gody. A wesele? Uczta godów. Uczta godów Baranka. Czyli ta biesiada, która gody otacza. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę godów Baranka. Tam, gdzie mowa o godach, o zaślubinach, oczywiście potrzebnych jest dwójka. Baranka, już tu wymieniono, prawda? Uczta godów Baranka, to baranek jest, ale z kim baranek bierze ślub? Z kim baranek bierze ślub? Oto ujrzałem, mówi dalej nam apostoł, ujrzałem niebo otwarte i ziemię nową i ujrzałem małżonkę Baranka, choć ukaże ci oblubienicę małżonkę Baranka, to jest ślub Jezusa z Kościołem.
się z Kościołem. W formie ostatecznej ten ślub będzie przy końcu czasów, ale w formie takiego sakramentalnego przedsmaku. On się dzieje tu. I również w każdej mszy świętej, w każdej bez wyjątku, będzie nam to było i będzie przypominane słowami, to zawsze mówi ksiądz, prawda? Błogosławieni, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Bo polskie tłumaczenie też tak troszkę może złożyło ten tekst, bo no, tłumacz, żeby nie powtarzać dwa razy słowa baranek, to tak dał błogosławieni, którzy są wezwani na jego ucztę. Ale to troszkę to tłumaczenie osłabiło tekst, bo powinno być błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Dlaczego? Bo to jest cytat z Biblii. No ale tłumaczę czasami tak troszkę właśnie, no coś lepiej, coś gorzej oddadzą, jak to tłumaczę. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę godów baranka. Widzimy, jak liturgia w prefacji, i w pierwszej modlitwie eucharystycznej, i w tej końcowej części mszy świętej, jak czerpie pełnymi garściami za Eucharystię. To zawsze jest. Zawsze jest. A ponieważ jest zawsze, to nigdy nie zabraknie nam inspiracji, nigdy nie zabraknie nam okazji do tego, by to z tego miejsca, z tego się wzbogacać. I ciągle odkrywać nowe blaski, nowe źródła, nowe bogactwa, ciągle odkrywać, że to, co poznaliśmy do tej pory, no właśnie, wiesz, pod słońce, o, patrzymy na krzyż, na niebądźcie i za każdym razem coś nowego, coś pięknego, coś bogatego uda nam się tam dostrzec. To właśnie jest oddanie kapitału do banku. Żyć to można z procentu. Nie można żyć z kapitału. Nie można uszczuplać kapitału, bo to się marnie skończy. Skończy się bankructwem. Żyjemy z procentu z kapitału. Powinieneś oddać te pieniądze do bankiera. A żyć z tego, co skarb wiary przynosi jako procent. Ewangelizację, dobre dzieła, dzieła charytatywne, miłosierdzia, edukacyjne, pięknie. Ale to wszystko jest procent. Procent. Z kapitału oddanego do Bożego Banku, kapitału Bożych Prawd zawartych w biblijnej i w kościelnej tradycji, która nieuszczuplona dociera do nas także i w formie eucharystycznej modlitwy zawartej.